Cześć wam dzisiaj, ja jestem Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Despotism 3K. Serii, która nazywa się Indie Cover Review, jest to seria, w której zajmujemy się indyczkami, które pojawiają się za friko do przygarnięcia zazwyczaj na Steamie. I pierwszy raz od bardzo długiego czasu faktycznie jest to indyk, bo ostatnimi czasy były bardziej tytuły AAA, z tym, że starsze, ale nie miałem dla nich serii, więc trafiały do Indie Cover Review. Więc to się zrobiła seria dla gier darmowych dawanych nam na Steamie, po prostu muszę wymyślić jakąś inną serię. Ale to jest indyczek i ten indyczek jest do wzięcia do 11 sierpnia do godziny 9. Jeżeli wbijecie na Steam link na dole w przypiętym komentarzu, to możecie go odebrać za friko, przypisze się wam do konta i zawsze będziecie mogli z niego skorzystać. Despotism 3K jest to gierka, w ogóle przepraszam, tam cenzura jest odpalona, ona standardowo nie jest odpalona, ale stwierdziłem, że YouTube i tak już mnie się czepia za absurdalne rzeczy, więc w pixelartowej gierce wolę zasłonić, jak dwójka ludków się pikseluje, żeby stworzyć trzeciego ludka. Więc, żeby uniknąć problemów, włączyłem cenzurę. Ona standardowo włączona nie jest, trzeba wbić do opcji. Więc są tutaj motywy 18+, ale to jest tak rozpikselowane, że trudno stwierdzić, co tam 18+ jest wśród tych 5 pikseli. Z tym, że jest to dość sugestywne 5 pikseli, więc lecimy. Deweloperem jest Konfa Games, również i wydawcą jest ta gra sklasyfikowana jako strategia, indyczek, symulator, mroczny humor, ale jej prawdziwe imię i prawdziwy tytuł to powinien być Micromanagement. Weźcie pod uwagę, że ta gra ma wysoki poziom trudności i tu się przegrywa i przegrywa i przegrywa i przegrywa i przegrywa i to jest w sumie game loop w tym produkcie, z tym, że jest to bardzo sympatyczny produkt do ogrania i z tej serii, jeżeli to serią można nazwać, i od tych samych twórców jest również Despots Game, Dystopian Army Builder. Podobny tytuł. Nie wiem, czy zauważyliście, w obu tych produkcjach wcielamy się w sztuczną inteligencję, która zarządza gigantyczną machinerią i wykorzystujemy ludzi, niewolników do własnych celów. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Despotism 3K, napędzają oni całą maszynerię, więc wrzucamy ich jak chomiczki na kółeczko, żeby biegali, generowali energię, rozmnażali się, tworzyli jedzenie, które wygląda jak kupa składana w burgera, mniej więcej tak powstaje jedzenie, nie żartuję, masakra. A w Despots Games zarządzamy, stworzyliśmy sobie coś w stylu Koloseum i stawiamy przeciwko sobie jednostki. Tam ostatnio nawet była aktualizacja, że doszło PvP. Można grać kontra inni gracze, aczkolwiek to nie jest centrum rozgrywki tam. Dobra, wracając do Despotism 3K. Jeżeli chodzi o motywy audiowizualne, to macie grafikę, piękną grafikę, cudowny pixel art. Ja jestem zachwycony, no ale ja uwielbiam pixel art, więc z mojej strony jest tak, jest tak. Muzyka jest bardzo prosta, szału nie robi, aczkolwiek jest charakterystyczna. Jak chwilę ją posłuchacie, to później gdzieś usłyszycie, to jest takie o, czaję ten motyw, kojarzę ten. Więc gierka jest bardzo prosta i przejrzysta wizualnie i w sumie to są ogromne plusy, bo przez większość czasu nie robicie nic innego w tym produkcie, tylko siedzicie i wymieniacie ludki na mniej zmęczone ludki, no bo to jest lub tej gry. Macie kilka machin, do których wrzucacie jednostki. Jedną podstawową jest generowanie energii, drugą również podstawową jest tworzenie kolejnych ludków, trzecią również podstawową jest robienie jedzenia. Macie również ten wirnik, w który możecie wrzucić ludzi i pozbyć się nadmiaru mięcha, więc ochłel i produkujecie ludzi hurtem, mielicie ich, przerabiacie ich na jedzenie, przerabiacie ich na energię, to znaczy zużywacie ich na energię, zużywacie ich na kolejnych ludzi, więc micromanagement pełną siłą. Co więcej, jest to gierka brutalna, dość trudna, gdzie co chwilę będziemy przegrywali i zaczynali od nowa. Możemy rozwijać swój sprzęt, możemy rozwijać swoją technologię, co jakiś czas mamy evenciki bardzo randomowe, więc okej, ale główny progres jest w tym, że czajcie coraz więcej mechanik w rozgrywce i coraz lepiej dopasowujecie to, co robicie, do wymagań czasowych. Więc micromanagement waszym przyjacielem. Jest więcej niż jedna kampania. Z tego, co rozumiem, kampanie się od siebie różnią, ale żeby odpalić drugą, najpierw trzeba przejść pierwszą, co przerasta moje możliwości na chwilę obecną. Nie grałem za długo w ten tytuł wcześniej, a teraz grając w niego też poświęciłem tylko te kilkanaście minut, żeby nagrać materiał do tego odcinka. Dobra, macie chwilę bez mojego monologu. Popatrzcie, jak tu wygląda, jak tu ludzie są mieleni. We'll be right back.
A mając to za sobą, chciałbym wam powiedzieć, że ogólnie gierka jest pozytywnie odebrana, jest raczej pozytywnie odebrana, ponad 1000 pozytywnych recenzji, a ostatnie recenzje są mieszane, 307 recenzji mieszanych. Przy czym weźcie pod uwagę, że ta gierka poszła za friką, więc jest cała masa recenzji od ludzi, którzy normalnie by jej nigdy nie kupili, kiedy dostali ją za darmo, to zaczynają oceniać i to są często ludzie tak jak ja, którzy jak coś jest za darmo, to siadają, ogrywają i czy to jest w ich stylu, czy nie jest w ich stylu, mają coś do powiedzenia, więc dla ludzi, którzy lubią tego typu gierki, to powiedziałbym, że jest na plus. Dla normis, a co to w ogóle jest i łapka w dół, więc okej, może być gra, wydaje mi się, że jest dla normalniaków za trudna. To z mojej perspektywy. Tyle, jeżeli jesteście zainteresowani, link do tej gry jest na dole w przypiętym komentarzu, jest ona do odebrania do 11 sierpnia do godziny 19 naszego czasu. Odbierajcie póki za darmo, a ja wam życzę miłego dnia, dobrego dzenka, świetnych darmówek do ogrania, do następnego i hej! Ta gra jest dość mocno specyficzna, mam nadzieję, że nie przerażająco specyficzna, aczkolwiek specyficzna ona jest.